Proste opisane równaniami y to jest 2 przez m minus 1 x plus m minus 2 oraz y równa się mx plus 1 przez m plus 1 są prostopadłe, gdy warunek na prostopadłość prostych jest następujący, że a1 razy a2 musi się równać minus 1, gdzie a1 i a2 to są współczynniki kierunkowe funkcji. Czyli u nas a1 to jest to, co stoi przy x tutaj, całe to wyrażenie, a nasze a2 to jest to, co stoi przy x tutaj. To jest nasze a2, a to jest a1. Czyli w naszym zadaniu mamy, że 2 przez m minus 1 razy m musi się równać minus 1. 2 razy m to jest 2m przez m minus 1 równa się minus 1. Mnożę stronami przez mianownik, czyli przez m minus 1. I mamy 2m to się równa minus 1 razy m minus 1. Czyli 2m to jest minus m plus 1. Minus m na lewą stronę, czyli 2m plus m równa się 1, czyli 3m to jest 1, m to 1 trzecia i to jest odpowiedź C.